Dzień dobry, zapraszam Państwa do Biblioteki przy Zawiszy. Dzisiaj porozmawiamy o Egipcie, a tematem mojego przemówienia jest egipskie malarstwo surrealistyczne. Temat ten jest interesujący z kilku względów. Po pierwsze, w krajach muzułmańskich historycznie dominowała sztuka użytkowa, architektura i zdobnictwo. I malarstwo jako dziedzina niezwykle popularna w Europie właściwie tam nie istniało. Możemy jedynie mówić o miniaturach, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie istniały one samodzielnie, one pełniły jedynie funkcję ozdobników przy tekście. Stąd też ta taka centralna i samodzielna rola malarstwa, do której jesteśmy przyzwyczajeni w Europie, w owym czasie w krajach muzułmańskich jeszcze nie była aż tak oczywista. Tyle jeżeli chodzi o malarstwo w świecie islamu. Surrealizm zaś, który się narodził we Francji w 1924 roku, choć de facto francuski nie był, znalazł wielu sympatyków zarówno poza tym krajem, jak i poza Europą. Wynika to z faktu, że surrealizm, podobnie jak zresztą wcześniej impresjonizm, odcinał się od tradycji akademickiej, odrzucał formę i nawiązywanie do wypracowanych przez wieki konwencji. Stawiał on na indywidualne idee, ekspresję i wyobraźnię, a więc pozwalał realizować się nie tylko tym twórcom, którzy zostali wykształceni na europejskich akademiach, lecz wszystkim, którzy po prostu się chcieli realizować artystycznie. To odcięcie od europejskiej tradycji sprawiło, że surrealizm rozwijał się również w Ameryce Południowej, Azji czy Afryce. Nie sposób oczywiście nie zauważyć, że na początku XX wieku dzieci osób zamożnych spoza Europy masowo ściągały do Francji na studia, gdzie również uczestniczyły w tworzeniu tych różnych nowych idei i przekształcaniu ich, a następnie po powrocie do swoich rodzimych krajów, dalej rozwijały te idee i je przekształcały. No i takim właśnie jednym z pierwszych wywodzących się z Egiptu malarzy był urodzony w 1905 roku w Port Said Antoine Maliarakis o pseudonimie Mayo, syn greckiego inżyniera pracującego przy kanale Suezkim. Wyjechał on na studia architektoniczne do Paryża i w latach 20. zaczął się obracać w tamtejszych kręgach awangardowych. Zdobył tam uznanie i już w 1929 roku jego obrazy po raz pierwszy pojawiły się na wystawie, którą dzielił z surrealistą oraz twórcą tak zwanego malarstwa metafizycznego, czyli Giorgio de Chirico. Rok później obrazy Mayo już się pojawiły na wystawie samodzielnej i potem, kiedy Mayo powrócił do Egiptu, zaczął on ilustrować kairskie tygodniki literacko-artystyczne. Warto tutaj zwrócić uwagę na jego wczesną twórczość, powstałą w czasie, kiedy surrealizm w Egipcie właściwie jeszcze nie był obecny. Dominują w niej takie właśnie surrealistyczne kształty, można by powiedzieć powykręcane szkielety, czy może rzeźby. Mayo nigdy nie dołączył do kręgu egipskich surrealistów, o których zaraz szerzej powiem. On pozostał, nazwijmy to, takim samotnym wilkiem, ale przez kolejne lata tworzył cały czas właśnie w duchu surrealistycznym. Niestety z czasem te jego obrazy zatraciły taki swój pierwotnie oryginalny charakter i o ile pojawiały się tam motywy ciekawe, typu na przykład motyw perły, o tyle jednak większość z motywów to były motywy wykorzystywane już wcześniej przez René Magritte'a, jego już wtedy zmarłego przyjaciela. Do tych motywów możemy zaliczyć m.in. kapelusze, jajka czy odwrócone twarze. Jak już powiedziałam, Mayo był twórcą niezaangażowanym w tworzenie ruchu surrealistycznego w Egipcie. A tym, kogo faktycznie możemy nazwać takim ojcem i pierwszym krzewicielem idei surrealistycznych w tym kraju, był Georges Hinein, który z racji tego, że jego ojciec był dyplomatą, w młodości sporo jeździł po Europie. Między innymi przebywał we Włoszech, w Hiszpanii czy we Francji. Studiował on na Sorbonie i to właśnie podczas pobytu w Paryżu zapoznał się z kręgiem surrealistów oraz jego liderem, czyli André Bretonem, z którym na przestrzeni kolejnych lat prowadził bardzo intensywną korespondencję. Hinein w 1937 roku przeprowadził wykład o bilansie ruchu surrealistycznego. Rok później z jego inicjatywy powstała grupa Sztuka i Wolność, zrzeszająca młodych egipskich artystów różnych dyscyplin, jak również osoby spoza Egiptu, mieszkające w Egipcie, a przede wszystkim w Kairze. Grupa ta przetrwała 10 lat, jednak związani z nią twórcy i twórczynie kontynuowali działalność również po rozwiązaniu grupy. Sam Hinein zresztą, podobnie jak André Breton, nie tworzył obrazów.
Był on raczej takim właśnie ideologiem, a również poetą. Grupa Sztuka i Wolność nie koncentrowała się wyłącznie na twórczości artystycznej. Między innymi pisali oni manifesty, takie jak Niech żyje sztuka zdegenerowana, co jest oczywistym nawiązaniem do wystawy zorganizowanej przez nazistów w 1937 roku, która ukazywała i krytykowała sztukę awangardową, nazywając ją taką wynaturzoną. Grupa Sztuka i Wolność występowała ponadto przeciwko egipskiemu Stowarzyszeniu Przyjaciół Sztuki, które faworyzowało sztukę europejską w jej klasycznym wydaniu i gardziło lokalnymi twórcami, którzy nie mogli liczyć na pomoc finansową ze strony stowarzyszenia. Zamiłowanie do sztuki akademickiej pojawiło się w Egipcie już kilkadziesiąt lat wcześniej, gdy Francja założyła w Kairze Akademię Sztuk Pięknych, w której zatrudnieni byli nauczyciele włoscy oraz francuscy. Cel założenia akademii miał charakter czysto pragmatyczny. Chodziło po prostu o to, żeby Francuzi mogli potem zatrudniać absolwentów po stawkach niższych, niż życzyliby sobie tego lokalni, czyli z Francji czy z Włoch, malarze. I ta promocja sztuki europejskiej wpłynęła oczywiście na gusty zapatrzonych w zachód elit, takich jak osoby należące do Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuki, którzy darzyli się z surrealistami wzajemną niechęcią. Równocześnie Heinlein krytykował faszystowskie sympatie lidera. I ta krytyka faszyzmu przez grupę surrealistów nie była pojedynczym incydentem. Filippo Marinetti, który zapoczątkował ruch futurystyczny, a następnie uznał włoski faszyzm za najdoskonalszą realizację postulatów futurystycznych, narodził się właśnie w egipskiej Aleksandrii, gdzie mieszkała znaczna diaspora włoska. Pod koniec lat 30. często przyjeżdżał on do Egiptu i wygłaszał tam serię wykładów, które były ostro krytykowane przez grupę Sztuka i Wolność. Tyle jeśli chodzi o działalność społeczno-polityczną surrealistów egipskich. Opowiem teraz o tym, co kluczowe, czyli o tworzonej przez nich sztuce, którą sami określali jako wolna sztuka czy subiektywny realizm. Już same spotkania z surrealistów egipskich można nazwać jako pewnego rodzaju performance. Mieszkająca w Kairze fotografka i propagatorka surrealizmu Lee Miller zapraszała do swojego domu surrealistów z grupy Sztuka i Wolność, a ci przychodzili na przykład w maskach przeciwgazowych, a w prezencie przynosili jej nocniki wypełnione kwiatami. Podczas spotkań surrealiści urządzali rytuały inspirowane sufimi. Próbowali wprowadzić się w trans, a następnie malowali. Później zaś niestety niszczyli wszystko, co stworzyli. Jak się uważa, prawdopodobnie jedynym zachowanym obrazem powstałym podczas tego typu spotkań jest obraz Abd al-Hadiego al-Ghazar. Również organizowane przez surrealistów wystawy były bardzo oryginalne. Na przykład na podłodze przestrzeni wystawowej były porozrzucane puszki z farbą, którą malowano ściany. Plakaty rozwieszano niedbale, często na przykład do góry nogami czy krzywo, a przestrzeń była zaaranżowana tak, by przypominała labirynt. Obrazy przyklejono taśmą klejącą, klamerkami do bielizny lub na węźle stryczkowym. Wystawy surrealistów zakładały też zaangażowanie widza. Na innej z wystaw przy wejściu widz był proszony o to, by podpisał się na tablicy, a jeżeli odmówił, przychodziła kobieta i usiłowała na niego założyć worek na śmieci. A kto konkretnie należał do grupy Sztuka i Wolność? Z pewnością kilka nazwisk zasługuje na naszą uwagę. Jedną z ważniejszych osób był malarz i pisarz, ideolog, tłumacz literatury francuskiej Ramsès Younan. Ukończył on studia na Kairskim Wydziale Sztuk Pięknych i prawie od początku był związany z grupą surrealistów, aktywnie angażując się w jej wymiar ideologiczny. Na jego obrazach często pojawiają się ciała kobiet nienaturalnie wydłużone czy pozbawione części. Inną ważną malarką związaną z grupą była Inki Eflatun, w późniejszych latach również działaczka polityczna i feministka. Była jedną z młodszych członkiń grupy Sztuka i Wolność, a jej obrazy były wystawiane, gdy miała zaledwie 18 lat. Jej pierwsze obrazy mają dosyć mroczny charakter, dominują w nich granat, brąz i żółć. Często jest motyw takich antropomorficznych drzew, które wydają się atakować osoby przedstawione na obrazach. W jej późniejszych obrazach paleta barw jest już znacznie bogatsza, same obrazy wydają się radośniejsze, a sposób wypełniania kolorem za pomocą małych plamek barw przywołuje skojarzenia z fowizmem, pointylizmem czy dywizjonizmem. Do grupy należał również Fuad Kamel.
malarz, ilustrator oraz nauczyciel rysunku. Początkowo w jego obrazach często pojawiał się motyw kobiecego ciała, nieraz kształtami nawiązywał do kubizmu. W późniejszej twórczości jego obrazy stały się już czysto abstrakcyjne. Kolejną ważną artystką była Ami Nimr, wykształcona w Londynie. Jako jedna z niewielu uzyskała uznanie ze strony Stowarzyszenia Przyjaciół Sztuki. Miała ona również spore zasługi w podtrzymywaniu kontaktów między egipskimi a europejskimi surrealistami. Wspierała finansowo lokalnych twórców. Na charakter jej twórczości wpłynęła śmierć jej syna, który podczas wycieczki na pustynię przypadkowo natrafił na przedmiot, który wybuchł mu w rękach. Stąd też właśnie taki mroczny charakter jej twórczości, w której charakterystycznym motywem jest takie ciało lub szkielet na dnie morza. Oczywiście to nie są wszyscy artyści, którzy byli związani z grupą Sztuka i Wolność. Pojawiają się między innymi takie nazwiska jak Hasan i Kamel El-Telmisani, Kamal Józef i inni, o których z powodu ograniczeń czasowych niestety się nie da opowiedzieć. Na sam koniec warto jeszcze poruszyć pewną kwestię. Czy mówiąc o surrealizmie w Egipcie, nie mówimy w pewien sposób o pewnej formie kolonializmu kulturowego? Chyba najlepiej posłuchać, co uważali na ten temat egipscy teoretycy surrealizmu, którzy bardzo często podnosili ten temat. Ramzis Yunan pisał, że nie można patrzeć na działalność grupy Sztuka i Wolność z perspektywy kolonializmu. Sztuka europejska już wcześniej wpływała na działalność artystyczną w krajach muzułmańskich, surrealizm zaś zrywał z tradycjami kształtowanymi przez kulturę europejską, a więc o sztuce współczesnej nie można mówić jako o kulturowej inwazji, lecz rewolucji kulturowej. Ramzis Yunan pisał, że sztuka współczesna jest wyłamaniem się z ram tradycji narodowej i przejściem do dziedzictwa międzynarodowego. I chyba taka właśnie idea powinna nam przyświecać, jeżeli mówimy o egipskim malarstwie surrealistycznym. Dziękuję za uwagę. Dzień dobry Państwu, nazywam się Zuzanna Nabulsi i mam dzisiaj przyjemność opowiedzieć o muzyce popularnej w Egipcie. I nie ukrywam, że to jest trudne zadanie, ponieważ Egipcjanie mają tak ogromny rynek muzyczny i wnieśli tak duży wkład w muzykę arabską, tak wielu artystów godnych uwagi i omówienia, że trzeba by było do tego serii filmów dokumentalnych, a nie jednego wystąpienia. Ale postaram się przedstawić Państwu egipską scenę muzyczną i to, jak ona się rozwijała w XX i w XXI wieku. To będzie taki krótki zarys historyczny, w którym oczywiście omówię najciekawsze gatunki i najciekawszych przedstawicieli tych gatunków muzycznych, przy czym oczywiście zaznaczam, że no, pewne osoby będą musiała się rzeczy pominąć. Ojcem egipskiej muzyki popularnej jest Seyyid Derwisz. Jest to postać, która ma zasługi no, nie do przecenienia. Jeśli Państwo kojarzą piosenkę Dalidy, to jest taka piosenkarka w sumie francuskiego pochodzenia, ale wychowana w Egipcie, która w Polsce swego czasu też święciła triumfy. Między innymi nagrywała po arabsku, miała taką piosenkę Salma ya Salama. To właśnie jakby sam ten refren pochodzi z utworu Seyyida Derwisza. Derwisz to jest postać z początków XX wieku, oczywiście już nie żyje. Tworzył operetki i sztuki muzyczne i podejmował w swoich utworach tematykę społeczną i patriotyczną, a skomponowany przez niego utwór Biladi Leki Hubbi wa Fuadi, czyli Mój kraju, moja miłość i moje serce są twoje, stał się egipskim hymnem narodowym. Tak więc to było w czasach jeszcze właśnie tylko powiedzmy teatru i operetek, a w 1932 roku powstaje pierwsza rozgłośnia radiowa egipska. 1932 rok, czyli około 10 lat po uzyskaniu niepodległości przez Egipt. I wraz z powstaniem tej rozgłośni można powiedzieć, że rozpoczyna się epoka
egipskich muzykali i jakby ich popularność sięgnęła szczytu w latach 50. XX wieku. Egipscy piosenkarze tamtej epoki stawali się międzynarodowymi gwiazdami, uwielbianymi na całym świecie, w całym świecie arabskim, a najważniejszą lokalną wytwórnią muzyczną było Kairofon, z którą związany był piosenkarz i kompozytor Muhammad Abdel Wahab. I to jest kolejna postać, o której nie można zapomnieć. Urodzony na samym początku XX wieku i zmarł w latach 90. Ukończył studia z zakresu gry na od, czyli na arabskiej lutni, i komponował. Komponował piosenki do wierszy tak zwanego księcia poetów, czyli Ahmada Shawqi. I co ciekawe, jest autorem trzech hymnów państw arabskich. Hymnu Tunezji, hymnu Zjednoczonych Emiratów Arabskich i hymnu Libii. Muhammad Abdel Wahab komponował również dla największych gwiazd arabskiej muzyki. I to zarówno Egipcjan, takich jak na przykład Kulthum albo Abdel Halim Hafez, jak i dla na przykład Libanki Fairuz. Lata 60. to jest kolejny ważny moment dla muzyki egipskiej. Są oczywiście czasy, kiedy prezydentem był Jamal Abdel Nasser i wtedy powstała egipska telewizja narodowa. Egipska telewizja narodowa dała jakby jeszcze większy impuls do rozwoju sceny muzycznej, a sam Nasser był ogromnym wielbicielem Kulthum, o której myślę, że spokojnie można powiedzieć, że była największym fenomenem egipskiej i chyba w ogóle arabskiej sceny muzycznej. Kulthum nazywana jest Kaukab al-Sharq, czyli planetą wschodu. Dokładnie nie wiadomo, kiedy się urodziła. No, to też jest początek XX wieku, zmarła zaś w połowie lat 70. Jako dziecko uczyła się recytacji Koranu od ojca, nawet występowała w chłopięcych ubraniach na scenie, a w latach 20. przeniosła się do Kairu i tam rozwijała swój talent i karierę. Jednocześnie, i to jest bardzo ciekawe, absolutnie stroniąc od takiego stylu życia bohemy. Ona do końca, nawet jakby jako największa gwiazda, nigdy nie była w jakiś sposób zaangażowana w skandale obyczajowe, co no, można powiedzieć, że nie mieści się w głowie w dzisiejszych czasach, gdzie wiemy, jak wygląda życie gwiazd i jak bardzo często wyglądają kulisy sław. No to Kulthum była daleka od tego. I w stolicy śpiewała najpierw dla króla Egiptu, Faruka, a potem zmieniła afiliację polityczną, oczywiście po tym, jak Egipt stał się republiką, i występowała na przykład dla prezydenta Jamala Abdel Nassera. Egipcjanka była znana z niespotykanej skali głosu. Stworzyła bardzo oryginalny wizerunek sceniczny, który się przede wszystkim kojarzy z tym, że ona występowała z taką chusteczką jako rekwizytem. Teksty, które śpiewała, to były bardzo często teksty uznanych poetów albo uznanych pisarzy, czy twórców tekstów, a tematy, które poruszały, to była miłość, tęsknota, zasadniczo kwestie uniwersalne. I właśnie między innymi współpracowała ze wspomnianym wcześniej Muhammadem Abdel Wahabem. To jest bardzo ciekawe, że jej piosenki jak na dzisiejsze czasy już mogą być odbierane jako nieco nieprzystępne, dlatego że potrafią trwać około godziny, przy czym będzie bardzo, bardzo długi i bogaty wstęp instrumentalny, a koncert Kulthum, no to już była rzecz wielogodzinna i prawdziwe przeżycie. Ale jakby dotąd faktycznie Kulthum jest kochana, jest znana, jest słuchana w całym świecie arabskim. Lata 70. to jest kolejna rewolucja w świecie egipskiej muzyki. Prezydentem był Anwar al-Sadat i jego polityka to była liberalizacja życia gospodarczego,
otwarcie gospodarcze. I to był jakby jeden czynnik, który wpłynął na zmiany na rynku muzycznym, a drugi to jest pojawienie się nowego nośnika, czyli kasety magnetofonowej. I przez te dwie rzeczy, te dwie kwestie właśnie były takimi czynnikami, które doprowadziły do powstania wielu niezależnych firm fonograficznych. Lata 80. I a może raczej bardziej lata 90. to jest ciekawy moment w muzyce egipskiej. Piosenkarz reprezentujący gatunek muzyki popularnej, popu, Amr Diab, zaczął kręcić teledyski, takie w sensu stricte teledyski, wysokobudżetowe, profesjonalne teledyski muzyczne i przyczynił się do spopularyzowania tej idei w świecie arabskim. Amr Diab do tej pory jest niesamowicie popularnym egipskim muzykiem, ale właśnie jest popularny nie tylko w Egipcie. Jako pierwszy muzyk z Bliskiego Wschodu nagrał album muzyczny, który zajął pierwsze miejsce na światowej liście magazynu Billboard i to był album z roku 2014 pod tytułem Shuft al-Ayyam, czyli chciałam dni. I kolejna rewolucja, o której opowiem, to jest rewolucja, którą przyniósł internet. Ale jakby mimo tego, że internet zrewolucjonizował pewne kwestie na egipskim rynku muzycznym, to są rzeczy, które przez lata pozostają stałe. I to, co jest jakby charakterystyczną i długotrwałą już cechą egipskiego rynku muzycznego, no to jest to, że przejawia on ogromny stopień scentralizowania. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że Egipt ma centralną pozycję na rynku muzycznym arabskim w ogóle. I tutaj jakby jeśli chodzi o wytwórnie muzyczne, no to największa wytwórnia świata arabskiego to jest Rotana, która ma saudyjskiego właściciela, ale drugie wydawnictwo największe w świecie arabskim jest już egipskie, nazywa się Alam El Fen, czyli dosłownie świat sztuki i na przykład w 2010 roku miało około 20% udziału w ogóle w arabskim rynku muzycznym. Przepraszam, Alam El Fen to jest wydawnictwo muzyczne, które ma prawo do utworów takich gwiazd jak właśnie Abdel Halim Hafez albo Mohammed Abdel Wahab, Kulthum albo właśnie wspomniany przeze mnie Amr Diab. I tak jak wspominałam, era internetu zmieniła chyba oblicze rynku muzycznego i przede wszystkim tego, w jaki sposób, w jakim procesie ktoś staje się sławny. Piosenkarz zyskuje sobie sławę i uznanie tłumów. To przede wszystkim będzie drugie dziesięciolecie XX wieku, kiedy pojawiają się takie zespoły, które zdobyły władzę dzięki, przepraszam, nie zdobyły władzę, to chociaż to też jest władza nad sercami, nie władzę, tylko oczywiście zdobyły popularność dzięki portalowi YouTube czy w ogóle mediom społecznościowym. I tutaj takim przykładem jest grupa egipska, która się nazywa Sharmoofers, która w maju 2012 roku umieściła swój utwór na portalu YouTube i to był jakby pierwszy utwór, ale ona oczywiście kontynuowała taki model, aż zaczęła być rozpoznawalna i zaczęto zapraszać Sharmoofers do programów telewizyjnych. Obecnie grupa ma swoją markę, ma swoją wytwórnię Digital Sound Sharmoofers i najpopularniejsze piosenki tej grupy na YouTubie mają po powiedzmy 13 milionów wyświetleń, czasem troszkę mniej. Drugi zespół, który też w ten sposób zaistniał, który też jest jakby ważną taką, ważną grupą muzyki popularnej, powiedzmy wśród egipskich studentów popularnej, to jest zespół Kairoki. Zespół Kairoki, który zasłynął dzięki powiedzmy pieśni protestu, tak, protest song pod tytułem Yelmiden, która powstała pod wpływem egipskiej rewolucji z roku 2011. I to była ósma najpopularniejsza w ogóle rzecz, ósmy najpopularniejszy film na YouTubie
w owym czasie i zdobyła ta piosenka ponad 500 000 wyświetleń w 2 dni. I jakby odtąd się zaczyna sława Kairoki. Grupa nadal cieszy się ogromną internetową popularnością. W 2019 roku wydała hit Ja Biad Ja Słyk, który ma prawie 80 milionów wyświetleń na YouTube. I wydawałoby się, że 80 milionów wyświetleń to jest dużo, ale istnieje w Egipcie taki gatunek muzyczny, który no, przebija wszelkie te rekordy i to wielokrotnie. I to jest taki gatunek, który nazwalibyśmy może odpowiednikiem polskiego disco polo. To są tak zwane mahraganaty. Mahraganat to znaczy dosłownie festiwale. I to jest muzyka, która powstała z połączenia muzyki popularnej, szabi, takiej powiedzmy granej na weselach, z muzyką elektroniczną. I ona też zaczęła tak naprawdę wypływać szerzej do mainstreamu w okresie właśnie egipskiej rewolucji. A w ostatnim czasie było bardzo głośno, w roku 2020, właśnie o jednym z twórców tego gatunku, który się nazywa Hassan Shakush, który występował na koncercie walentynkowym na stadionie w Kairze i miał tam zaśpiewać, zresztą w duecie, piosenkę, swój hit pod tytułem Bint el-Giran, czyli córka sąsiadów. No niestety jakby zapomniał wyciąć linijkę, która nie nadawała się do zaśpiewania przed taką publicznością, bo tam padają słowa, że pije alkohol i pale haszysz. No i miał jakby poważne konsekwencje z tego tytułu, również prawne. Ale jaką ma oglądalność? No właśnie ta piosenka ma niemal 500 000 wyświetleń na portalu YouTube i w Kairze. Faktycznie przede wszystkim jak się jeździ tymi tuktukami, takimi busikami, no to muzyka, która rozbrzmiewa, to właśnie są te mahraganaty, które cieszą się niewątpliwie ogromną popularnością. Bardzo serdecznie dziękuję i zachęcam Państwa do zapoznania się z egipską muzyką na własne uszy. Dziękuję. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Dominik Masopas i to ja mam przyjemność przedstawić ostatnią część naszego dzisiejszego wydarzenia, część poświęconą zabytkom Starego Kairu. Jednak co to znaczy Stary Kair? Są tutaj, można by powiedzieć, różne szkoły. Jedni mogą zinterpretować pojęcie Starego Kairu jako faktycznie najstarszą część Kairu w postaci Kairu koptyjskiego. Wtedy mamy do czynienia z zabytkami głównie koptyjskimi. Tam zlokalizowany jest między innymi no, jeden z takich najważniejszych kościołów koptyjskich, kościół Mu'allaka, czyli kościół zawieszony, ale również na terenie dzielnicy koptyjskiej znajduje się chociażby taki ciekawy zabytek, jakim jest synagoga Ben Ezra. I tak naprawdę z muzułmańskich obiektów niewiele byśmy mogli na terenie koptyjskiego Kairu znaleźć. Tutaj można jedynie wspomnieć o meczecie Amr ibn al-Asa, który uważany jest za najstarszy meczet Kairu, choć ten meczet na przestrzeni wieków był wielokrotnie nie tyle co niszczony, ale ulegał zniszczeniu chociażby ze względu na pożar, więc de facto takich oryginalnych elementów, które znajdują się w obecnym meczecie Amr ibn al-Asa, raczej nie ma. Poza niektórymi belkami, które uważane są za oryginalne. To jest jedna koncepcja. Jest też druga koncepcja, czy też druga szkoła, która mówi o tym, że Stary Kair to jest Kair fatymicki. Ja bym dzisiaj chciał się skupić głównie na tym starym Kairze, Kairze fatymickim. Tutaj możemy na przykład się w pewien sposób zainspirować tytułem książki jednego z najważniejszych pisarzy arabskich i osoby, która zdobyła literacką Nagrodę Nobla, Egipcjanin Naguib Mahfouz. Jedna z jego książek w tak zwanej trylogii kairskiej nosi nazwę Bain al-Qasrajni,
co na język polski zostało przetłumaczone jako opowieści Starego Kairu. I o tym Starym Kairze chciałbym dzisiaj Państwu opowiedzieć. Niestety często bywa tak, że Kair w myśli polskich turystów jest ograniczony do miejsc związanych z historią starożytną. Zazwyczaj jednodniowe wycieczki do Kairu koncentrują się wokół Muzeum Kairskiego, no i oczywiście wokół kompleksu piramid w Gizie. Jednakże chciałbym właśnie Państwu pokazać, że Kair ma więcej rzeczy do zaoferowania i tym samym chciałbym, abyśmy rozpoczęli podróż do Kairu Fatymickiego. To, co widzą Państwo teraz na prezentacji, to jest Bab el-Futuh, czyli brama podboju. Jest to jedna z trzech bram Starego Kairu, które się zachowały do dziś. Brama znajduje się w północnej części i ona rozpoczyna bieg ulicy El-Muez. Jest to dość ważna ulica w naszej historii, ponieważ to wzdłuż tej ulicy znajdują się najważniejsze zabytki Kairu Fatymickiego. Sama brama El-Futuh powstała w 1087 roku, więc mamy do czynienia tutaj z tak monumentalną budowlą, która pochodzi z XI wieku naszej ery. Mówiłem o trzech bramach, ponieważ mamy jeszcze do czynienia z kolejnymi dwiema bramami. Pierwsza z nich to jest Bab el-Zuwaylah, która zlokalizowana jest na końcu ulicy El-Muez, więc możemy przejść przez całą ulicę, rozpoczynając od widzianej na zdjęciu Bab el-Futuh, kończąc na Bab el-Zuwaylah. I jeszcze mamy jedną bramę zwycięstwa, czyli Bab an-Nasr. I rozpoczynając naszą podróż od Bab el-Futuh, pierwszy tak naprawdę zabytek, który możemy ujrzeć, bardzo ciekawy, to jest meczet El-Hakima, który widzicie Państwo teraz na prezentacji. I tutaj co jest to, co możemy ujrzeć, to przede wszystkim dziedziniec wewnętrzny z bardzo ładną fontanną służącą do ablucji, a w tle, moim skromnym zdaniem, widzimy najciekawszy element tego meczetu, czyli jeden z minaretów. Dość specyficzne minarety. One są, przyczyniają się do tego, że ten meczet jest właśnie tak charakterystyczny. Te minarety w sumie są dwa. Po jednym z każdej strony elewacji frontowej i one przypominają wyglądem nieco pylony świątyni staroegipskiej, przede wszystkim te fundamenty, jakbyśmy to mogli powiedzieć. Jedne z najbardziej charakterystycznych minaretów doby Kairu Fatymickiego. Sam meczet, jeśli chodzi o wnętrze, nie jest jakoś w sposób nadzwyczajnie zdobiony. Tak jak mówię, ciekawa jest tutaj fontanna, którą możecie Państwo ujrzeć, no a najciekawsze to są właśnie minarety. Idziemy sobie dalej. Możemy sobie też wyobrazić, że Bab el-Futuh, od której zaczęliśmy, lokalizowana jest na północy. Idziemy cały czas w stronę południową i po zobaczeniu meczetu El-Hakima możemy wejść do domu Suhajmi, Bejt Suhajmi. Ciekawe miejsce. Zostało zbudowane w pierwszej połowie XVII wieku przez Abdel Wahhaba El-Tablawiego. W bardzo prestiżowej dzielnicy ówczesnego Kairu. Dom zmienił swojego właściciela w końcówce XVIII wieku, konkretnie w 1796 nowym właścicielem został Ahmed al-Suhajmi, stąd też mamy do czynienia z nazwą domu, dom Suhajmiego, Bejt Suhajmi. I tak naprawdę przez wiele dekad należał on do tej rodziny.
Jest on o tyle ciekawy, ponieważ można dzisiaj do niego wejść, zwiedzać, ponieważ możemy zobaczyć przede wszystkim piękne zdobienia. Tutaj widzicie Państwo na prezentacji, jak wygląda jedno z pomieszczeń wewnątrz domu. Dodatkowo możemy zobaczyć piękne maszrabeje. Maszrabeje to są właśnie te swego rodzaju drewniane okiennice, które również można podziwiać. Ciekawe miejsce przede wszystkim, no, żeby zobaczyć, jak wygląda taki tradycyjny, bogaty, dawny dom kairski. Podłoga z marmurowa, większość elementów w samym domu pod względem mebli. To mamy do czynienia z meblami drewnianymi. Ciekawe miejsce, żeby zrobić sobie przerwę pomiędzy meczetami, ponieważ już za tym domem znajduje się kolejny meczet wart polecenia. To jest meczet Al-Akmar. Meczet malutki, ale piękny. Piękny przede wszystkim z zewnątrz, ponieważ jest przepięknie zdobiony, jeśli chodzi o fasadę zewnętrzną. To zdjęcie, które Państwo widzicie, to jest zdjęcie wejścia głównego do meczetu. Meczet pochodzi z XII wieku. Widzimy tutaj na górze inskrypcje kufickie i dominację przede wszystkim florystycznych akcentów i geometrycznych. Miejsce ciekawe też pod tym względem, że samo wejście jest dostosowane na prostej linii do przebiegu ulicy, a sam jakby budynek jest nieco bardziej zakrzywiony. Tutaj w drugim zdjęciu widzicie Państwo w tle na górze jest element minaretu. Nie jest on tak piękny czy charakterystyczny jak minaret meczetu Al-Hakima, ale tak jak mówię, samo wejście do meczetu Al-Akmar, jak najbardziej meczetu Akmar jest jak najbardziej polecane. I w niedalekim sąsiedztwie meczetu Akmar znajduje się kompleks Kalauna, bardzo masywny kompleks zbudowany przez sułtana Mansura Kalauna w latach 1284-1285. On jest zlokalizowany właśnie na ulicy Muaz w Bain al-Qasrajni, czyli w tym miejscu, od którego bierze się tytuł powieści Nagiba Mahfuza. Dlaczego mówimy, że mamy do czynienia z kompleksem? Ano dlatego, że tam zlokalizowany jest, był oczywiście zlokalizowany szpital, madrasa, czyli szkółka koraniczna oraz mauzoleum sułtana Kalauna. Bez wątpienia jest to jedna z głównych zabytków muzułmańskiego Kairu, ale już Kairu nie fatemickiego. Tutaj mamy do czynienia z przykładem zabytku Kairu, późniejszego Kairu mameludzkiego, XIII wiek. To, co Państwo widzicie tutaj na prezentacji, to przede wszystkim zdjęcie kompleksu z zewnątrz, z ulicy El Muaz, a także nisza, mihrab, który zlokalizowany jest w mauzoleum samego sułtana. I nieopodal kompleksu Kalauna znajduje się ten oto sebil, czyli możemy powiedzieć swego rodzaju studnia publiczna, charakterystyczna dla architektury muzułmańskiej. Bardzo często była ona umieszczona w pawilonie, gdzie była otoczona ozdobną kratą. I to możemy zobaczyć na zdjęciu, ale to nie jest tylko sebil, bo to jest również kuttab, czyli znów swego rodzaju szkoła koraniczna. Stąd też cała nazwa tego miejsca to sebil wa kuttab Abdurrahmana Kathuda. Miejsce już dość późniejsze od tych zabytków, które
mieliśmy okazję teraz zobaczyć, bo tutaj mamy do czynienia z wiekiem XVIII. Dość charakterystyczne miejsce w połowie niemalże drogi pomiędzy Bab al-Futuh a Bab al-Zuwayj. I idąc dalej, możemy kontynuować naszą podróż po ulicy El-Mu'izz albo skręcić w lewo. Kontynuując naszą podróż, zobaczymy jeszcze kilka fascynujących meczetów i dojdziemy do również masywnej, może jeszcze bardziej imponującej bramy od bramy Bab al-Futuh, czyli Bab al-Zuwayla. Więc to również jest polecane, ale możemy skręcić sobie w lewo i ewentualnie później wrócić w to miejsce. A co się dzieje, jeśli skręcimy w lewo? No, będziemy w kolejnym charakterystycznym miejscu, jakim jest już wejście do Chan el-Khalili, czyli bardzo słynnego bazaru, bardzo słynnego suku zlokalizowany właśnie w sercu Kairu, który był założony jako takie miejsce handlowe w erze mameludzkiej. Wtedy mieliśmy do czynienia z ogromną ilością karawanserajów, które były zlokalizowane w tym miejscu. No dzisiaj przede wszystkim mamy tutaj do czynienia z ogromnym targowiskiem, przede wszystkim różnych wyrobów, które później służą jako pamiątki z podróży po Kairze. Jedna z głównych turystycznych atrakcji, też bardzo często Chan el-Khalili był wspominany w różnych powieściach Nagiba Mahfuza, tam zresztą zlokalizowana jest również i kawiarenka, w której miał Mahfuz bardzo często przebywać. Dlaczego mówię o Chan el-Khalili? Ponieważ przy Chan el-Khalili zlokalizowany jest jeden z głównych charakterystycznych meczetów również Kairu, czyli meczet Husajna, XII wiek, meczet imama Husajna. I tutaj dość ważne jest, o jakiego Husajna chodzi, bo chodzi tutaj o wnuka proroka Muhammada, syna córki Muhammada Fatimy i Alego. I widzicie Państwo tutaj z zewnątrz dość duży budynek meczetu, ale meczet jest ważny dla niektórych szyitów również z innego powodu, ponieważ to, co widzimy, to jako kolejne zdjęcie, to jest miejsce znajdujące się wewnątrz samego meczetu i tam według wierzeń niektórych szyitów ma się znajdować głowa Husajna. Tutaj krótkie przypomnienie z historii muzułmańskiej. Husajn, który miał się udać do El-Kufy pod Karbalą, stoczył przegraną bitwę z Jazidem, który był drugim kalifem kalifatu omajjadzkiego. I w trakcie przegranej bitwy został również zamordowany i miano mu ściąć głowę. I owa głowa, według niektórych wierzą oni, że zlokalizowana jest właśnie w meczecie imama Husajna w Kairze. Więc jest to również ważne miejsce pod względem religijnym. Warto się udać do meczetu. Jedyny minus jest dla pań, ponieważ to miejsce dla panów można podejść tak naprawdę pod samo to, może nie tyle co mauzoleum, ale pod samo to miejsce, gdzie trzymana jest głowa. W przypadku pań widzi się ją nieco z oddali i ta przestrzeń jest bardzo mała, wydzielona, więc trudno cokolwiek zobaczyć. No niestety takie jest utrudnienie w tym przypadku. No i tutaj macie Państwo zdjęcie przedstawiające mały wycinek Chan el-Khalili. Bardzo ciekawie jest również w godzinach wieczornych, kiedy cały bazar powoli jest oświetlany. Atmosfera jest bardzo wówczas ciekawa. Ale jeszcze z takich ważnych meczetów, to chciałbym wspomnieć już o ostatnim meczecie, który również warto zobaczyć, to jest meczet Al-Azhar, a więc meczet, który powstał w X wieku naszej ery
w okresie fatymickim. Al-Azhar jest również istotny z innego powodu, ponieważ tam zlokalizowany jest uniwersytet. Uniwersytet, który do dzisiaj uznawany jest za jeden z najważniejszych instytucji religijnych w świecie arabskim. I do dzisiaj szejchowie Al-Azharu cieszą się ogromnym poważaniem w społeczeństwie nie tylko egipskim, ale i ogólnie w świecie arabsko-muzułmańskim. Zlokalizowana tam dodatkowo jest biblioteka, jedna z najważniejszych bibliotek w Egipcie. Sam meczet, co ciekawe, był poddawany wielu zmianom, co można zobaczyć w przypadku minaretów. One są również fascynujące i tak naprawdę na przestrzeni panowania różnych władców różni panujący dodawali swoje minarety, więc minarety meczetu Al-Azharu no, również należą do takich charakterystycznych, wartych zobaczenia na własne oczy. Tak jak Państwo widzą, Egipt i przede wszystkim Kair to nie tylko zabytki starożytne w postaci muzeum, to nie tylko piramidy, ale to również i ogrom zabytków sztuki i historii muzułmańskiej. A to tylko tak naprawdę wycinek Kairu, bo o samych zabytkach Kairu moglibyśmy przeprowadzić oddzielne wydarzenie, które by trwało znacznie dłużej, ponieważ moglibyśmy jeszcze bardziej szczegółowo omówić dalsze zabytki zlokalizowane w Kairze Fatymickim i Mameluckim, zabytki zlokalizowane w Kairze Koptyjskim, muzea, nie tylko muzeum kairskie, ale również i muzeum na przykład sztuki muzułmańskiej zlokalizowane w Kairze. Meczet Ibn Tuluna, dość charakterystyczny meczet również ze względu na minaret, ponieważ mamy do czynienia z bardzo rzadko występującym minaretem spiralnym, więc ogrom zabytków w Kairze jest, no ale zawsze jest to powód do tego, żeby kolejne wydarzenie poświęcone temu tematowi przeprowadzić, a przede wszystkim no, najważniejszym celem mojego wystąpienia, mojej części, to również, żeby zachęcić Państwa do tego, aby do Kairu się udać. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. To wszystko, co przygotowaliśmy w trakcie dzisiejszego wydarzenia. Mam nadzieję, że się Państwu podobało i było ono ciekawe i już dziś zapraszam do śledzenia naszej aktywności na YouTubie, na Facebooku, naszej strony internetowej www.kołoarabistów.pl, aby się mogli Państwo się dowiedzieć o kolejnych naszych zbliżających się inicjatywach. Dziękuję Państwu serdecznie i do zobaczenia.